Nowy dzień, nowi my. Cześć, witajcie. Dzień dobry. Misja sadzeniaki. Dzisiaj sadzimy ziemnioki, oczywiście za późno, ale nie było wcześniej czasu przyjechać, no i były te przymrozki, więc tak będzie w tym roku. Pole będzie duże, jak na ten ogródek, a nie ogólnie. Nie kurwa, ja mam 2 hektary. W ogródku jest patelnia. No. Szparagi średnio sobie poradziły. Myślę, że z połowa odpadła. Dzisiaj je podleję i zaściółkuję liśćmi. I z nadzieją, że coś im to da. Dobra wiadomość jest taka, że murarki jednak żyją, ale uparł się na ten jeden mały hotelik i się tłuką o rurki. A tymczasem ten duży jest całkowicie pusty. No ale tak chcą, no to niech tak mają. Tak, jeszcze mamy 2 posadzenia nagietki w ogródku i bylinę jedną i groszek pachnący też jeden. I do wysiania słoneczek. Ok. I to jest misja. Walczymy. Nie wiem, czy widzicie, ale tam w grządce wyrosły już mieczyki obsadzone, kosmosy i coś tam jeszcze. Tu jest, z tej strony jest jeszcze rudbeckia, a tu ta serduszka, przed chwilą ją posadziłam. I większe są te mieczyki i kosmosy niż w miejskim ogródku. Także służy im tutaj. Wiem, że tu miały być byliny, a to nie byliny. Ale niech sobie rosną i niech będzie ładnie. Adrian przywiózł folię, którą dostaliśmy w prezencie od mojej przyjaciółki Karoliny. Dzięki, Karolina. Dzięki. Nasze prośby zostały wysłuchane. Szanuję mocno, że Karolina przywiozła folię. Zostawiła ją przed domem i spierdoliła, mimo że byliśmy w chacie. Też bym tak zrobił. Powiedziała, że nie wiedziała, czy ktoś był. No, też bym tak powiedział. No, w każdym razie zobacz, jest już używana, wykorzystywana. Stary się z nią bije. Wykorzystywany to ja jestem. Do czego? Z siebie, bo ty ale stoisz, wielka! Ja no, kurde, patrzcie. Ale tulipanów mi nie zakrywaj, nie? No, a ja idę sadzić nagietki. Także dzięki jeszcze raz, Karolina. Pogoda przestała nam sprzyjać. Jak widzicie, idą chmury i to takie porządne już grzmi. Więc nie zrobiliśmy za wiele. Tam stoją wciąż sadzeniaki. Ja tu powsadzałam jeszcze te nagietki, część. A Adrian pakuje żuka na szybko teraz, żeby nic nam nie zmokło przypadkiem. Co robisz? Sadzę. Ziemniaki. Buraki, ziemniaki. Chmury. A ja tu rozkładam na kartonach. Widać, coś tam widać. Takie kamyki to ziemniaki. A Adrian ma ziemię i wozi. Włazisz ziemię? Słomy na ten, na tą paczkę. No ale to te przysypie, co tu jest ziemniaki. Tak, tak, tak. Tak.
O, już jesteśmy prawie w połowie, w sensie w połowie rozkładania ziemniaków, a jeszcze musimy je przysypać. Także trochę... Sorry. Także trochę jeszcze mamy do roboty. Adrian tam działa z widłami, nakłada słomy na wózek. Zamieniliśmy się robotą. No, także jedziemy, jedziemy. Deszcz poszedł jednak gdzieś bokiem. Tu Adrian nakrywał ziemniaki. Wygląda jakby to było gówno, ale spoko, to tylko słoma, która jest w rozkładzie, innej nie mamy. Tam podlewam szparagi i kwiaty, co posadziłam, a on pakuje cały czas tą słomę i wozi. Panamy na twarzy i nie wiem, to straszne. Jak do tego doszło, nie wiem. Napompowałam wodę do tego zielonego baniaka i do wiader i do kanewki. Adrian w tym czasie w foliaku kompostuje i będziemy tam jeszcze rozkładać tą samą folię, co tutaj, żeby już był gotowy na pomidory niedługo. I to chyba tyle na dzisiaj, ale jeszcze zobaczymy. Jako że moją pasją jest hodowla pomidorów i na szczęście tak się składa, że pomidory przetrawią nieprzetrawiony kompost, to nawiozłem tu 3 wózki i teraz to nakryjemy, żeby się tu gotowało i mam nadzieję, że następnym razem jak się tu zjawimy, to będziemy już sadzić pomidory i nakładać tu folię. Folię przywieźliśmy, więc sukces tym razem. Tak, tym razem jej nie zapomnieliśmy. Nawet podjęliśmy próbę jej wyczyszczenia, ale jakby wam to powiedzieć. Zrobiła się mokra, ale nie czysta. No. A masz nóż? Mam. Dobrze, bo ja zostawiam swój brzuch. Drugi raz dzisiaj. I teraz do końca, czy ile? No czy końca. Tu za jeszcze ten kawałek? No kawałeczek, no. No dobra. To będzie, tak? To będzie. To rżnij ją tam. Nie wiem, dlaczego mi przyszła ta piosenka do głowy, ale nie zaśpiewam, bo są w niej niecenzuralne wyrazy. I tak przeklinasz ciągle. Co? Tak ciągle przeklinasz. Aha. Cześć. Także tak. Posadziliśmy ziemniaki, to co mieliśmy zrobić, zrobione w ogródku. Także chyba jesteśmy zadowoleni. Nie wiem, czy Adrian jest, to jego musicie pytać. Nikt się nie pytał. Jesteś zadowolony? No, zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić w ogródku. Tak. Widziałem, że pszczoła, ta murarka nawet w kiblu próbuje zrobić ten... Gniazdo, ale gdzie tam? Nie, one nie robią gniazda, tylko no, tam zamurowują. No, ale tak, w którym? Przy zlewie bliżej. Czyli tak, w dachu. No, widziałam też. Czyli nawet... Nie w dachu nawet, tylko w tych bocznych. Ja widziałem w dachu. Czyli dwie tam siedzą. Nawet kibel wolą niż mój piękny domek. Nie do... O, nie! Jest. Dobra, jedna tam pofrunęła. Cieszę się na maksa, że one jednak przyczekały, były mądrzejsze ode mnie i nie wylazły z tych kokonów przed tymi mrozami, tylko dopiero teraz. I tu fruwają wszędzie. Chociaż ktoś. Tak. Nie wiem, o co ci chodzi teraz. To nic. Są mądrzejsze ode mnie? Tak. Podłożę tu jakieś oklaski do tego żartu. Dobra. No to nara, trzymajcie się. Nie, no ja mówię tutaj. Jezu. Ziemniaki są tylko przysypane tak jak są, bo słoma się przekompostowała. Muszę kupić świeżą. I
Bo cię za futro wytarga. Nie, uspokój się. I przesypać to bardziej. Znaleźliśmy 3 ziemniaki z tamtego roku. Tak, takie mamy zajebiste oczy. I one już rosną. I jeżeli w tym roku nic nie wyjdzie z tych ziemniaków, pomidorów i w ogóle, to za rok daję sobie spokój z ogródkiem warzywnym, aż nie będziemy tu mieszkać i będziemy tylko tu przyjeżdżać, bawić się w sad i wykonywać misje, czyli tam ogrodzenia i inne takie, bo jest kurwa masakra. Z komarami szczególnie. No to też. To już wszystko? Tak. Dobra, to trzymajcie się. Siema, nara. Pa.